Szpital powiatowy w Bielsku w ostatnich latach przeszedł znaczną metamorfozę. Zainwestowaliśmy wiele środków finansowych w modernizację i unowocześnienie szpitala. Wynikało to z potrzeby związanej z tym, że obecny budynek został oddany do użytku w 1983 roku i właściwie cała infrastruktura była mocno zdekapitalizowana. To unowocześnienie, modernizacja szpitala mogły być realizowane dzięki środkom. Były to fundusze unijne, wsparcie samorządu powiatowego, samorządu wojewódzkiego. Otrzymywaliśmy pieniądze z Ministerstwa Zdrowia, no i oczywiście inwestowaliśmy środki własne. W tej chwili możemy powiedzieć, że właściwie cała infrastruktura techniczna tego budynku została wymieniona. Pracownia rezonansu magnetycznego, która powstała dosłownie miesiąc temu, od 1 października są tam wykonywane badania finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowoczesność polega na tym, że są różne sekwencje, w tym tak zwane równoległe, które pozwalają skrócić istotnie czas badania, co dla pacjenta jest bardzo pożądane. W tej chwili oglądamy badanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa. Badania wykonywane są w różnych przekrojach. Po stronie lewej widzimy przekroje strzałkowe, po stronie prawej widzimy przekroje osiowe. Dzięki temu możemy bardzo dobrze lokalizować zmiany, a także w tym przypadku prawidłowe położenie implantu. Na przekrojach osiowych widzimy znakomicie przebieg założonej śruby stabilizującej przez nasadowej, a także implant międzyczłonowy. Wykonujemy także badania naczyniowe wszystkich części ciała. Tutaj mamy przykład badania naczyniowego bez użycia kontrastu, badania mózgowia, gdzie widzimy, obrazujemy tętnice mózgowe. Głównym wskazaniem do tego są malformacje naczyniowe. W tym przypadku widzimy na poziomie wskazywanym brak odcinka A1 tętnicy przedniej mózgu prawej. W przypadkach podejrzeń o obszary niedokrwienne w obrębie mózgowia wykonujemy badania dyfuzyjne, które mówią, które obszary są podejrzane o niedokrwienie. Wzrasta współczynnik ADC, czyli wzrasta także restrykcja dyfuzji. Tutaj obrazy są prawidłowo, ale w tej chwili dla ułatwienia dla lekarza możemy stosować przy mapach ADC obrazy kolorowe. Kolor czerwony wskazuje prawidłową dyfuzję w obrębie mózgowia, natomiast kolor bardziej niebieski czy zielony wskazuje na obszary, które są niedokrwienne. W tym przypadku jest prawidłowy obraz mózgowia, prawidłowe ukrwienie mózgowia. Dzięki wykonywanym badaniom w szpitalu w Brzesku koledzy różnych specjalności klinicznych mogą prawidłowo leczyć swoich pacjentów. Takim oddziałem, który cieszy się dużym prestiżem w ogóle w Małopolsce na rynku usług zdrowotnych, najstarszym oddziałem w szpitalu, funkcjonującym od początku, czyli od lat 80., jest oddział rehabilitacji. Niezwykle ważne jest leczenie rehabilitacyjne. Niestety jest to proces żmudny, długotrwały, pracochłonny i kosztowny, ale przynosi znakomite efekty, które nie można zastąpić lekami czy często leczeniem operacyjnym. Młody pacjent, u którego rozpoznano ciężkie uszkodzenie neurologiczne, mianowicie mielinolizę środkową mostu. Jest to schorzenie neurologiczne, które często kończy się śmiercią, albo też pozostawia trwałe inwalidztwo. U tego pacjenta udało nam się nie tylko uzyskać zdolność do samodzielnego siedzenia, ale w chwili obecnej ten pacjent już porusza się samodzielnie. Leżałem 5 tygodni nieprzytomny, nie ruszałem rękami, głową nie ruszałem, nogami nie ruszałem, no i to trwało dość długo.
jednak opłaci się naprawdę ćwiczyć. No i zaufałem temu ośrodkowi i po prostu no, czuję się coraz lepiej. Zaczynam chodzić, kręgosłup prosto, nie przestaje mnie boleć. Posiadamy różne cenne urządzenia służące usprawnianiu chorych, szczególnie chorych neurologicznych, platformę rezonansu tachastycznego, platformę stabilometryczną, rękawice do aktywnego usprawniania wykorzystujące mechanizm biofeedbacku. Urządzenia te służą w pierwszej kolejności do usprawniania chorych neurologicznie. Rękawice do aktywnej rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedbacku. Jest to urządzenie, które właśnie wykorzystuje drogę wzrokową do tego, aby te bodźce nerwowe przełożyły się na częściowo nieczynne neurony ruchowe, które dzięki temu przywracają częściowo sprawność w tej kończynie. Takim istotnym elementem modernizacyjnym szpitala była również informatyzacja, która nabrała tempa w ostatnich kilku latach. W tej chwili korzystamy z informatycznych systemów medycznych, które dostępne są zarówno w urządzeniach mobilnych, jak i komputerach stacjonarnych. Lekarze dzięki uruchomionej sieci bezprzewodowej mają możliwość bezpośredniego wglądu w historię choroby pacjenta, a także wyniki badań obrazowych, na przykład RTG, bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Wydział geriatrii, który został utworzony 2 lata temu, który powstał z wydzielenia części oddziału wewnętrznego. Przesłanką do utworzenia tego oddziału były zmiany demograficzne. W naszym społeczeństwie jest to dla nas wszystkich sprawa oczywista, że starzenie społeczeństwa niesie ze sobą dużo różnych problemów. Jesteśmy w jednej z sal pododdziału geriatrycznego. Oddział dysponuje 13 łóżkami. Rocznie hospitalizujemy między 400 a 500 pacjentów, którzy kierowani są tutaj albo w trybie planowym, albo w trybie ostrym z powodu zaostrzenia różnych schorzeń. Chciałbym Państwu pokazać, zademonstrować urządzenie, którym dysponujemy w szpitalu. Tych urządzeń jest kilka. Ta stacja monitorująca jest równocześnie komputerem, z którego mamy dostęp do wszystkich danych pacjenta. W tej chwili mamy pacjenta monitorowanego, widzimy tu wszystkie najistotniejsze dane, które monitorujemy u chorego. Możemy przejść do trybu, w którym mamy dostęp do szpitalnego systemu informatycznego, podejrzeć na przykład zdjęcie radiologiczne pacjenta. W taki sposób możemy jak gdyby całościowo oceniać stan pacjenta. Rzeczywiście jest to urządzenie, które w istotny sposób pomaga nam podejmować decyzje już przy łóżku chorego. Personel medyczny, mając bezpośrednio dostęp z systemu medycznego do wyników badań, może wyświetlić zdjęcie bezpośrednio na komputerze. W ramach szpitala hospitalizujemy około 11 tysięcy pacjentów rocznie. Na SOR-ze rocznie udzielanych jest ponad 15, blisko 17 tysięcy porad. Poza szpitalem mamy rozbudowane lecznictwo ambulatoryjne i tutaj podstawowa opieka zdrowotna, blisko 100 tysięcy wizyt rocznie. Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, gdzie przyjmują lekarze specjaliści. Bardzo rozbudowane, blisko ponad 20 różnych specjalności. W ramach tej działalności udzielanych jest ponad 150 tysięcy świadczeń rocznie. Samorząd powiatowy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie szpitala i staramy się to robić jak najlepiej. Od lat powiat brzeski stara się poprawić warunki funkcjonowania szpitala, głównie poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej, jak również finansowanie remontów. Tych remontów przez ostatnie lata było naprawdę wiele. Infrastruktura zmieniła się radykalnie. Szpital jest niemalże cały wyremontowany.
W tej chwili już inwestujemy nie tylko wewnątrz szpitala, ale również w jego otoczenie. W tym roku powiat brzeski przeprowadził remont parkingu za prawie 1 000 000 zł. Wprawdzie ten parking jest wyremontowany, ale w dalszym ciągu nie zapewnia wystarczającej ilości miejsc. Dlatego już trwają prace i myślę, że jeszcze w tym roku zostanie uruchomione miejsce dla samochodów na prawie 300 miejsc postojowych, co powinno całkowicie rozwiązać problem parkowania przy brzeskim szpitalu. Przez te 18 lat, kiedy funkcjonuje odrodzony powiat brzeski, szpital przeszedł ogromną metamorfozę nie tylko w kwestiach infrastrukturalnych i wyposażenia, ale również jeśli chodzi o zatrudnienie. Kiedy powiat przejął szpital w 1999 roku, ten szpital był bardzo zadłużony, miał ogromny przerost zatrudnienia. W tej chwili tych problemów już nie ma. Szpital jako pewnie jeden z niewielu w Małopolsce od co najmniej kilku lat nie tylko nie ma długów, ale również wypracowuje dochody, czyli dodatni bilans finansowy. Dzięki temu jest możliwe funkcjonowanie kolejnych poradni, kolejnych oddziałów. Co roku przybywa tej oferty medycznej dla naszych mieszkańców. W najbliższym czasie planujemy bardzo ważną inwestycję, która ma być zrealizowana przy udziale funduszy europejskich. Jest to budowa bardzo nowoczesnego bloku operacyjnego. Jest to duża inwestycja za kilkanaście milionów złotych. Tu spodziewamy się około 8 milionów dofinansowania ze środków unijnych. Ta inwestycja, o ile takie dofinansowanie otrzymamy, będzie zrealizowana w roku przyszłym. W tym roku szpital został nominowany w konkursie Lider Informatyki organizowanym przez czasopismo Computer World do gali finałowej. Dla nas ogromne wyróżnienie, ponieważ wśród nominowanych było 16 najlepiej zinformatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce z różnych branż. Szpital powiatowy znalazł się w sieci szpitali. To jest dobra informacja, ponieważ ona gwarantuje udział w sieci szpitali, gwarantuje nam pewność finansowania na najbliższe lata. Wiążemy z obecnością w sieci duże nadzieje, przede wszystkim związane z lepszym finansowaniem w ochronie zdrowia, co pozwoliłoby nam się dalej rozwijać. Już wchodząc do szpitala widzimy taką otwartą przestrzeń, tak i podobnej modernizacji uległy oddział dziecięcy, oddział noworodkowy, jak również staramy się, aby nowoczesne elementy wprowadzać do pozostałych oddziałów.